Cześć, jestem Wawy, pokażę Wam dzisiaj, jak mieć swojego własnego skina w Minecraft Dungeons. Od razu uprzedzam, da się mieć to tylko na komputerze. Żadnych modów nie można mieć na żadnych konsolach. No niestety, może kiedyś to twórcy dodadzą, aczkolwiek... No to jest darmowy content, więc na pewno nie wkrótce. Więc tak, wchodzicie na stronkę. Tutaj, Custom Skins Loader Mod. Ja kiedyś ogólnie robiłem taki poradnik, jak to robić i pewnie niektórzy zastanawiają się, po co mi... Kolejny, bo to się zupełnie zmieniło. To zupełnie inaczej teraz działa. Więc możecie mieć albo 64x64, taki podstawowy skin, taki zazwyczaj jak jest w zwykłym Minecrafcie, tak? Albo mieć wyższy, 8 razy więcej, nie, 16 razy więcej pikseli. 256x256. I w zależności od tego, jakiego chcecie mieć, wtedy sobie bierzecie standard Edition albo High Definition Edition. No i wtedy to sobie wsadzacie do waszego folderu z modami. Jak zrobić folder z modami, jak modować, robiłem poradnik, macie tutaj gdzieś w karcie po prawej na górze, zobaczcie sobie. No więc teraz musicie sobie skina wrzucić. Jak zrobić skina i tak dalej. Możecie na przykład wejść na stronkę minecraftową NameMC. Tutaj jest mnóstwo skinów do Minecrafta zwykłego. No i te skiny będą tutaj działać. Załóżmy, że chcę na przykład... Czemu on ma takie ładne oczka? Jak on to zrobił? Co? Ej, fajne, fajne to. Chyba ogarniam, jak to zrobił. Ale dobra, weźmy sobie na przykład tego fioletowego gościa, co nie? Bierzmy sobie, pobierz po prostu. Co nie, mamy to pobrane. Teraz to do Gimpa wsadzamy. To jest darmowy program. Wsadzamy sobie tu. Tako. No i mamy. Skin to jest po prostu taka siatka. Tu mamy głowę. Widzicie moją myszkę? Tak. Tu jest głowa. Tu jest druga warstwa głowy, czyli czapki i tak dalej. Klata. Ręka jedna, druga ręka. Tutaj druga warstwa jednej ręki, tu drugiej. Plecy, przód. Jedna noga, druga noga, warstwy nóg, warstwy ciała. No jak to w sumie łatwo dopasować te rzeczy, co nie? No więc tak. No tak, tworzycie tutaj sobie skina, nie? Możecie sobie albo pobrać, możecie tutaj sobie zedytować jakoś. Możecie mieć swoje własne oczka. Takie ruchome. I jak to zrobić? Więc bierzecie sobie pędzel. Tutaj piksel, jeden piksel, tak o. Zamazujecie sobie, bierzcie sobie to, zamazujecie, nie? Tak? Bo to wam jest niepotrzebne. Bierzecie oczy tutaj. Jak to się robiło? Czekajcie. Jak ja to zrobiłem u siebie? Ale bliżej, kuźwa, panie. Pierwsze dwa piksele to są chyba brwi. Kolejne dwa piksele tutaj to jest... jak to się nazywa? No to białe w oku po prostu. Jeden tutaj piksel to jest wasze oczko. Zobaczmy, czy tutaj to są brwi. Zróbmy sobie jakieś pomarańczowe, takie brzydkie. Czekaj. Na jakich ja jestem kolorach? Czekaj. Tryb RGB ma być, a nie jakieś dziadostwo. O, tak. Pełne kolory. No i zastąp sobie, niech będzie. I teraz robicie tak, po prostu tak. Czekaj. Pobrane. To tu. Czekaj. Ma animowaną twarz. Nie, to coś to są usta, to pomarańczowe, co wziąłem. I te oczka są właśnie na tej tutaj wysokości. No i tak, i to jest wasz skin 64x64. A jeżeli chcecie mieć lepszego, wyższej jakości, to po prostu weźcie sobie obraz, skaluj obraz. No i tutaj bez interpolacji 256, 200, a to się samo wzięło. What? No, tak. I teraz macie to większe. I możemy mu na przykład, nie wiem, to sobie usunę. To już nie są dwa piksele tutaj. Teraz to już jest, czekaj. To jest 4x8, czyli to jest 32 piksele. No. Teraz możemy mu na przykład, nie wiem, narysować jakiegoś siurasa na twarzy, nie? Tak, o. Czekajcie, artysta się we mnie obudził. O, proszę bardzo, dobra. Zastąp. Teraz go tu wsadzamy znowu. High definition, tak, potrzebne. I mamy tego chłopa, tylko tu nie widać za bardzo. Czekajcie. Trzeba usunąć tą jego głupią czapkę, czy włosy, czy... Czekaj. Eksportuj. Właśnie, bo też dużo osób na konkursie się myli. Nie zapisz jako, nie zapisz, bo to wam zapisuje projekt.
To nie jest grafika zwykła, to jest projekt z wszystkimi warstwami i tak dalej. Musicie eksportować. No i tak, mamy tego pięknego. Nie zastąpiłem jeszcze. Mamy pięknego gościa, dobra, i teraz download skin, albo w sumie jakby nawet nie musicie chyba downloadować go, bo wam wyjdzie to samo chyba. To wam to samo wyjdzie, przecież nie potrzeba tu downloadować w ogóle. No i teraz potrzebujecie mieć nazwy. Czekajcie, jak macie tutaj folder z modami, co nie? Tworzycie folder skins. I teraz musicie podmienić jakąś nazwę. Nazwę jakiegoś dungeonowca. Jak ich znaleźć? Pomoże nam w tym wujek Google. A więc co trzeba wpisać? Minecraft Dungeons of Characters. Skins nie. Tutaj, tu. Valoir. Czemu Valoir? Valori. Akurat ją wzięło. Playable Characters. Macie wszystko. Macie Adrian, Hex, Valori, Hali, te inne rzeczy. Macie bardzo dużo do podmienienia. O, End Rogue. Ale fajne to jest. To w Endzie będzie takie. Ciekawe, ciekawe. No i sobie po prostu bierzecie tutaj, podmieniacie, co nie? Ja sobie wezmę, nie wiem, emerald.png. Zróbmy drugie tu, otwórzmy, tak. Cyk. No, halo, 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 laga dostał. No, ewidentnie. Co jest? On go obrócił. Jak? Aha. Co? Co jest? Emerald.png. Dobra. Jesteśmy w dungeonsach. Powrót do menu głównego. Chociaż nie wiem, czy nie trzeba zresetować gry. Znaczy, włączyć od nowa. Okej. Przełącz bohatera. Zmień skórkę. Tadam. Możemy grać śrogowym. No. I w sumie tyle. Z pelerynkami jest to trochę bardziej skomplikowane. Trzeba mieć jakieś tam programy ogólnie programistyczne. Nie jest to w sumie chyba trudne, aczkolwiek no trzeba trochę instalować, a ja nie mogę za bardzo instalować, bo potrzebowałbym haseł administratora. No. Także tak. Prosto, łatwo, przyjemnie. No, do zobaczenia. Jo.